W tym filmie zobaczymy, które auto jest najszybsze. Także zostaw suba i łapeczkę w górę, a my zaczynamy. Musimy tam dotrzeć do tego końca, tam gdzie jest właśnie ten znak i zobaczymy, które auto jest najszybsze. Także lecimy. No powiedzmy, no tak średnio bym powiedział, tak no troszeczkę wolno, ale no git jedzie git. Dobra, przetestujemy sobie to mini auto tutaj, dobra, wysiadamy stąd sobie, pyk. W ogóle da się to otwierać? Chyba się nie. Nie da, czekajcie. Nie, a nie da się otworzyć. Ej, dobra, to fajny, fajny, dobra. Jakie małe auto, co to jest? Patrzcie to, widzowie. I pyk. Dobra, lecimy, lecimy. Ej, dobra, to jest już chyba szybsze niż tamto. Ale jakie dźwięki normalnie, ale jakie mini auto, co to jest auto w ogóle? Czemu to się tu wzięło w ogóle? No, co to jest, dobra? Ale patrzcie, jakie drifty, pyk. Widzicie to? I pyk, dobra, pięknie to wygląda, dobra, pyk, tutaj zaparkujemy i teraz testujemy jakiś autobus, taki auto i bus, że nie autobus, tylko po prostu takie coś, co to jest, ej, zobaczymy sobie środek, ale to ładnie wygląda tutaj, co jest z tyłu, dobra, bo tu można wejść, tutaj można sobie usiąść, dobra, jakie szybkie, dobra, 3, 2, 1, jo, ale szybkie, patrzcie to, pyk, i lecimy tutaj z powrotem i pyk, dobra, to jest chyba najszybsze auto, jakie testowałem teraz, pyk, wysiadamy stąd i teraz testujemy taki mały autobus, co to jest w ogóle, da się tu wsiąść jakoś? Nie da się chyba wsiąść tutaj. Opę. O, da się, dobra, ej, co to jest? Co to jest, dobra. Nie, no to jest wolniejsze niż tamto auto. A więcej kosztuje i to jest bardzo dziwne. To jest bardzo i to bardzo dziwne. Jest to auto takie malutkie i więcej kosztuje, a to jest większe i mniej kosztuje. To jest dziwne, dobra. Co tu jest w ogóle? Czekajcie, co tam jest napisane? To jest takie małe, że tu nic nie widać. Co tam jakieś gnomki chodzą do tego autobusu? Ej, dobra. To jest teraz auto policyjne. Patrzcie to, pyk. Wsiadamy i jedziemy normalnie. Jedziemy po złoczyńców. Patrzcie to, pyk. Ej, szybkie jest to auto, bardzo szybkie. W ogóle tam są takie piękne auta, ale zostawcie łapeczkę w górę najpierw. Suba z dzwoneczkiem. I napiszcie w komentarzu, czy lubicie wakacje, bo bardzo lubię. Dobra, i co to jest? Co to jest auto? Jest takie za jakimś jednym kółkiem z przodu, a z tyłu są dwa kółka. Czyli normalnie da się tu usiąść? A nie, nie da się chyba, czekajcie. Da się. Ej, tu się inwentory da otwierać. Co to jest? Dobra, pyk. Ej, dobra, co jest? Co jest? Ej, jak my wyglądamy? Co to jest? To jest jakiś indiański ten. Indiańskie auto jakieś to jest. Patrzcie to, pyk. I jedziemy. 3, 2, 1, dobra. Ej, nie, to jest najwolniejsze auto. Z tych wszystkich, co teraz testowałem, to jest najwolniejsze auto. Co to jest za auto? Czemu ono jest takie wolne? Czemu ono jest takie wolne? A czekajcie. Tutaj trzeba coś sprawdzić. Tutaj trzeba coś sprawdzić. Ej, da się tutaj też otworzyć. Dobra, nieważne. Teraz testujemy taki wielki autobus. Patrzcie, jaki on jest ogromny. Bardzo ogromny jest. Patrzcie tutaj. Ej, czy on tu się nie da wejść? No szkoda, myślałem, że się tu da wejść jakoś. Ale się nie da wejść tutaj do góry. A podlecimy sobie. Ej, da się tu wsiąść? Nie, nie da się. Mech. Ej, czekajcie. Jak tu wsiąść, ty? Czekajcie. Co jest? Czekajcie. No co jest? No. O, usiadłem, dobra. Teraz jedziemy tutaj, pyk, pyk, ustawimy sobie. A ten autobus piękny i jedziemy, ej, patrzcie to, jak to ładnie tutaj, ej, co jest, czemu ja się obracam, ty? Ej, co jest? Jestem kierowcą busa. Jedziemy, ej, jaki szybki ten autobus jest, patrzcie to, pyk. Pyk, jaki szybki, jak się rozpędzamy, co to jest, dobra. Wysiadamy stąd i teraz, widzowie, testujemy sobie tą Teslę i mam tutaj specjalne kluczyki, żeby tą Teslę otworzyć. Patrzcie to, czekajcie. Czy ja mogę już wejść tutaj? Tak, mogę. Dobra, pięknie, zamkniemy sobie te drzwi. Patrzcie, to są automatyczne drzwi. Dobra, jedziemy tutaj. Pyk. I proszę, żeby to... Aha, czemu to nie jedzie szybko? Co tu się stało? Czemu to nie jedzie szybko? Ej, czekajcie, tutaj chyba trzeba coś włączyć. Czy nie? Chyba nie, ej, to...
Jak tu się jedzie 60? Aha, zawiodłem się na tą Teslę, myślałem, że to... Nie, dobra, myślałem, że to jakiś dobry samochód, który będzie mieć takiego szybkiego speeda, ale jednak... No ten samochód kuleje, no to jest najwolniejszy samochód, jaki testowałem teraz. Zawiem, możecie w sumie ocenić w komentarzu, który samochód jest najlepszy waszym zdaniem, bo mój może być ten albo ten. Dobra, testujemy sobie tu ten samochód. Yo, ale fajne, patrzcie, tutaj są nawet takie wskaźniki, takie dobre. Co jest? Jakieś lo... Co jest? Jakie szybkie! Co jest? O my gi, co jest grane? Patrzcie to! Pyk, jakie szybkie auto, co jest? Widzicie to? Ej, aż mi z radaru te auta wychodzą. Co jest? Jakie szybkie to jest? A da się tutaj driftować? Nie. Ej, co jest? Patrzcie to! Pyk, jedziemy i ja sobie tak normalnie smooth wyskakuję z samochodu. Dobra, idziemy sobie tutaj z powrotem. Pyk, pyk, o dobra. Pyk i pyk, dobra. Teraz testujemy sobie ten samochód. Patrzcie, jakie to są drzwi piękne. Patrzcie, jak on ładnie wygląda. To jest Porsche takie. Co to jest, co tu pisze? MC Lorin. MC Lorin. To jest Porsche chyba. Chyba tak. I patrzcie to. Da się tu jakoś te drzwi otworzyć? Właśnie nie da. Ale jak ten spełniłem ten samochód, to tak ładnie te drzwi się otwierały. Patrzcie to, pyk. Ej nie no, wydaje mi się, że tamto czerwone jest chyba szybsze. Czekajcie, przetestujemy jeszcze raz. No tak, to jest szybsze, o wiele szybsze. Co to jest, jakie to jest szybkie. Dobra, pyk. I teraz przetestujemy sobie to. No, to jest wolniejsze niestety, to jest wolniejsze, ale przetestujemy sobie jeszcze kilka. Jeszcze kilka tych samochodów, co nie? To jest różowy jakiś, czarny w ogóle. Patrzcie to, pyk, pyk. A to są te same chyba. No to są te same. Dobra. Myślałem, że to są inne, a są chyba jeszcze inne, czekajcie. Przetestujemy sobie. Tutaj są, dobra. Ale chyba to są te same i tak. Chyba tak, to są te same. Ej, dobra widzowie. Napiszcie w komentarzu, który samochód był najszybszy. Czy ten, 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 czy ten. Napiszcie w komentarzu. I widzowie, dzięki za oglądanie, zapiszcie sobie IP diltopia.pl na liście serwerów Minecraft Java. Na Bedrocku na razie tego serwera nie będzie, więc zapiszcie sobie na Javie. Także trzymajcie się widzowie, wbijacie na Discorda serwera Diltopii, bo wbijamy tam 5000 osób na Discordzie, więc fajnie by było jakbyś wbił lub wbiła, także trzymajcie się widzowie i eldo.